Wczoraj, 8 grudnia, na ustrońskim rynku sporo się działo. Można było zaopatrzyć się w świąteczne wyroby, na dzieci czekały warsztaty artystyczne. Prowadziliśmy warsztaty, każde dziecko mogło przygotować ozdobę świąteczną. Uczyliśmy też przez to dzieci jakby wolontariatu. Każde dziecko musiało przygotować jedną ozdobę dla nas, jedną ozdobę mogło sobie zabrać do domu. Ozdoby pomagały przygotowywać osoby z fundacji, nasza pani psycholog, pan pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, więc tutaj cała grupa ludzi z fundacji była, dodatkowo wolontariusze. Punktem kulminacyjnym było uroczyste rozświetlenie choinki. Wydarzenie to przyciągnęło młodszych i starszych. To już jest taki znak, że trzeba bardziej poważnie pomyśleć o świętach, przygotować się do nich, pomyśleć o wystroju naszych domów, mieszkań, o smakołykach, o prezentach przede wszystkim. I temu służy także ten nasz świąteczny ustroński jarmark, na który zapraszamy wszystkich mieszkańców Ustronia, naszych gości, wczasowiczów, oczywiście mieszkańców okolicznych miejscowości, żeby tutaj właśnie nabywać te rzeczy, które są niezbędne do zorganizowania dobrych, radosnych świąt. Na tym jednak nie koniec świątecznych niespodzianek. W Ustroniu sporo będzie się działo, zwłaszcza w weekendy, aż do 23 grudnia. Zapraszamy codziennie do nas na ustroński rynek, do dokonywania różnego rodzaju zakupów świątecznych, do poczucia tej atmosfery świątecznej, bo już wszystko teraz jest tak, jak należy. No i na kolejne weekendy zapraszamy, bo kolejne wydarzenie tutaj na ustrońskim rynku 15, czyli dokładnie za tydzień, w sobotę, odbędą się warsztaty z wykonywania świątecznych ozdób, kartek i różnych właśnie świątecznych rzeczy. Oprócz tego wystąpią na scenie tutaj Janusz Śliwka i zespół Hole Wiaters w takim repertuarze mocno świątecznym, ale też bluesowym, jazzowym, także święta w innej odsłonie. No i kolejny weekend, 22 i 23 grudnia, również na ustrońskim rynku odbędzie się mnóstwo atrakcji. Będziemy mieć świąteczny konwój Radia Z, będą różnego rodzaju świąteczne karaoke, będzie fotobudka, będą rozdawane prezenty, będziemy wspólnie fajnie się bawić całymi rodzinami. No oprócz tego w niedzielę wystąpią nasze topowe zespoły regionalne, czyli Estrada Ludowa Czantoria, Estrada Regionalna Równica i na koniec wisienka na torcie Tekla Klebetnica. A w sobotę jeszcze dodam, przed niedzielą będziemy wspólnie gotować świąteczny barszcz i będziemy uczyć się, jak lepić uszka właśnie. I być może, że pojawią się jacyś specjalni goście z tej sfery takiej sportowej. Także możecie się Państwo domyśleć, kogo możemy tutaj gościć właśnie w sobotę. Na pewno warto przyjść, troszeczkę odłożyć to świąteczne zamieszanie obok i nabrać tego świątecznego nastroju, bo to nie tylko o sprzątanie, mycie okien, gotowanie chodzi, to chodzi o to, żeby być razem. Także bądźcie Państwo razem z nami na ustrońskim rynku i świętujcie razem z nami. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz. Zielonym elfem w całej naszej rodzinie. Ojej, dziękuję.